Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam z Kudowy, gdzie po raz drugi będę mierzył się z trasą solo, czyli tutaj jest rozgrywany taki bieg kudowska sztafeta górska, gdzie trzech zawodników biegnie dystansa około pół maratonu. No to pierwszy odcinek jest dłuższy, 29, potem są 21, 27. Ale jest też dla takich aspołecznych typów jak ja, którzy nie mają kolegów, dystans solo, 75 km. No i w zeszłym roku na tym dystansie był mój drugi DNF, czyli did not finish. Nie zmieściłem się w limicie czasu na 41 kilometrze. 20 minut byłem spóźniony. Więc w tym roku zamierzam zmieścić się. Za tym ma świadczyć to, że jestem lepiej przygotowany, w tym sensie, że oszukiwał mnie zegarek w zeszłym roku. Myślałem, że przebiegłem więcej kilometrów niż w rzeczywistości przebiegłem, więc myślałem, że jestem dalej niż byłem. Wobec czego nawet nie za mocno cisnąłem, żeby zmieścić się na tym punkcie. Jak zacząłem cisnąć, to już było za późno. W każdym razie teraz mam powbijane do GPX-a, do śladu w zegarku. Mam powbijane punkty, także powinienem widzieć, ile mnie dzieli kilometrów do punktu i reagować tak, żeby zdążyć na ten limit. Limit jest generalnie wyśrubowany, bo na tych 75 km limit jest 16 godzin. Pan Rate My Trail mówi, że z moją formą to mi powinno zająć od 14 do 16 godzin 40 minut, więc nie powiedziane, że na pewno się wyrobię. No i różnica jest też taka, że w zeszłym roku były dosyć trudne warunki. Cały czas mżyło, potem to już w ogóle lało, jak już szedłem z trasy. Było straszne błoto, bardzo dużo wiatrołomów. W tym roku jest lato w zasadzie, aż się bałem, czy nie będzie za gorąco, ale na szczęście chyba nie. Także w zeszłym roku leciałem na długo, dzisiaj na krótko, aczkolwiek rękawiczki są na rano. No i co? No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Fajnie by było być tu po 15. Dwie minuty przed siódmą, czyli niecałe półtorej godziny. Biegam na błędne skały. I co? No i jak będę wybiegał, to tam jest punkt. Tam jest limit czasu 7.45. No, czyli jakieś te 35-40 minut powinienem mieć zapasu. No to w miarę nieźle. Chociaż myślałem, że będzie godzina. No ale nie będzie. Po raz pierwszy widzę dziś. Właśnie nie ma, której jest ten wschód słońca. Musi być chyba 6 z hakiem. Szósta 30 chyba. Czy tam 6:20 parę. No w zasadzie latarka taka niezbędna nie była, bo się biegło cały czas w grupie. To, no ale to się tak wydaje. Nie była niezbędna, bo się nigdzie nie przewróciłem, nie? Jakbym się przewrócił, to by się okazało, że była niezbędna. Zobaczcie, jak sucho. Rok temu tutaj wszędzie była woda. Totalna różnica. I jest w chuj błoto.
ale nie ma mrozu i nie leje, więc nawet nie... Wszędzie było wody po kostki. Także no, myślę, że skoro warunki są łatwiejsze, to może w tym roku się uda. Nie było czasu jeszcze założyć czapki, żeby kamerkę do czapki podpiąć. Tu ostatnio się pomyliłem. Trochę wody jest. No dobra, to tak. Wychodzę z punktu 7:10 po przebraniu się, schowaniu latarki i tak dalej. Czyli mam zapasu 35 minut. Według Pace Pro mam 32 minuty zapasu. No i teraz, żeby tego nie zjebać, nie stracić, tylko jeszcze coś nadrobić, nie? Wiadomo, że na jednym odcinku jest trudno, nie wiadomo ile kurwa urwać. No, następny punkt mam być na 10:00, tak? Na dziewiątą, czyli niecałe 2 godziny. Ale to jest tylko 6 kilometrów, czyli no chyba kurwa da się coś nadrobić, nie? Tak myślę. No dobra, lecimy. No miało być zachmurzenie, kurna, na to liczyłem w sumie. Niby fajnie, ale jak tak zacznie kurwa o 13-14 tak prażyć to słońce, to będzie ten. Kurwa, i nie posmarowałem się na ten kremem z filtrem. Shit. Zapomniałem. Miało być kurwa zachmurzenie. Żebyście widzieli, że też coś biegam, a nie tylko chodzę. Pogoda jest piękna, tylko że obawiam się, że będzie za ciepło. O kurwa. O dzida. Arute. Bardzo jest zróżnicowany krajobraz w czasie tego biegu. To jest właśnie fajne. Jest do tego stopnia sucho, że praktycznie nawet nie ma rosy. Jakaś minimalna. Gdzie często tak o poranku to z samej trawy są mokre buty, a tym razem nie. Notabene jesteśmy już po czeskiej stronie. Biegniemy do punktu nad Uzabitego, na którym w zeszłym roku mnie odcięli, ale w powrotnej drodze, czyli jest 2 razy. Minąłem punkt. Z równo godzina, czyli udało się godzina zapasu. Czyli udało się jeszcze tam do tych 35 coś dołożyć. Także jak na razie so far so good. Tu w zeszłym roku nagrywałem taki fragment, że tu jest apokalipsa zombie, nie? No dalej trochę jest. No ale jednak wygląda to zupełnie inaczej. Fuck me. Kurwa, jak po jakiejś apokalipsie. Masakra.
Braumowskie steny, czyli braumowskie ściany. A w Braumowie piwowar Opat. Nie no, jest pięknie, nie da się ukryć. Na razie jeszcze słońce nie doskwiera, no ale jest przed 9:00. Brawo! Cześć! Już 3 poleciało z tego, a jeszcze nikt nie był z zieloną tą, czyli z naszej trasy. No, oni jednak bardziej cisną i bardziej na lekko lecą, nie? Na naszej 75 trzeba troszkę rozważniej siły rozłożyć. Natomiast ci tutaj każdy swój odcinek stara się lecieć na maksa. To taki półmaraton, troszkę więcej. Więc oni lecą w trupa. No, wreszcie Chwezda. Która godzina? 10:29, czyli no udało się godzinę 15 wcześniej przed limitem przyjść. Z drugiej strony myślałem, że będzie lepiej, że wyjdę, a nie wyjdę z punktu tak szybko. No, 2 upadki, z czym tym drugim to już mocno przyrysowałem lakier, ale spoko, na razie się nie poddaję. Tu niestety chyba wychodzi to, że fajnie w za dużych butach, bo się palce nie obijają, ale są też minusy. Można zahaczyć, no i się tak zahaczyło właśnie. No ale spoko, jak so far so good, to nie jest nic takiego, co by mnie jak na razie wyeliminowało z biegu, ale muszę teraz troszkę ostrożniej biec, żeby no żeby mnie kurwa nie zrobić DNF-a takiego z kontuzji, nie? Z urazu. W lewo idzie. Tak, dokładnie. Tutaj to buchać? Poprosiłbym Koli. Dziękuję. Wodę? Czy jest możliwość właśnie, żeby na tym... No dobra. Wyszedłem z punktu 10:40, czyli godzinę i 5 minut wcześniej niż jest limit. Ostatnio to było 15 minut, więc w sumie jest nieźle. Ale zamierzam troszkę mniej cisnąć, bo kurwa 2 razy się wyjebałem tak fest. Szczególnie ten drugi raz. No i teraz właśnie 7 minut straciłem, czyli 1 km praktycznie na zabezpieczenie. No, powiem wam, lekko nie jest. No ale na szczęście, chociażby w porównaniu do Lavaredo, gdzie tam po tym upadku nie mogłem za bardzo biec, mnie bolało, tak teraz w zasadzie nie narzekam. Trochę tam ta ręka boli, ale bez przesady. Tu pamiętam, w zeszłym roku coś błądziłem w tym miejscu.
12 jest, 16, 5 km z hakiem do punktu. Jest ciepło, ale na szczęście nie tragicznie ciepło. Jest dużo w cieniu, także mimo że jest południe, to nie jest tak tragicznie. Ale jest cieplej niż myślałem, że będzie. Mamy to! Mamy to! 13.19, limit na punkcie 14.15. Co prawda straciłem troszkę, bo miałem już godzinę 5 zapasu, teraz mam 55 minut. Ale mamy to. W zeszłym roku w tym miejscu moja przygoda de facto się skończyła, bo byłem 20 minut za późno. A w zasadzie punkt to dopiero teraz jest pomiar. Ale na sobie 13.20, czyli 54 minuty zapasu. No to jest nieźle. Jestem zadowolony. Okupione to jest krwią, ale spoko. Dobra, idziemy na ten szczeliniec. No ale powiem wam, gorąco, gorąco. Pod drzewami fajnie, jak zawieje wiaterek też fajnie, ale słońce jednak daje. Biegniemy na szczeliniec. Ładnie widać szczeliniec. Już go dawno widać, ale teraz go widać ładnie. Szliśmy tu takim nieodkrytym, niezakrytym, odkrytym. Słońce daje, bez kozery PN25 w słońcu jest jak nic. No a po zimie człowiek jeszcze nie przygotowany do takiej temperatury, ja źle znoszę. Także dodatkowo jest ciężko, ciężej niż z samego faktu, że już maraton w nogach. No i tam takie srogie będzie, kurwa, to podejście. 4 km do punktu, ale nie wiem, czy w godzinę się uwinę. Ale na punkcie myślałem, że jest 16, limita jest 16.15. Myślę, że realna jest 15.15. Na punkcie już. No ale jest ciężko. Ale tak miało być, znaczy to wiedziałem, że będzie ciężko. I tak jest dobrze, jest komfort. Jest prawie godzina zapasu, nie? No dobra, idziemy. Słuchutko, w zeszłym roku to tutaj ta łąka jedno bardzo blisko. Wszyscy cały w butach miałem pełno wody. Niestety i tak wdepnąłem w jedną kałużę. No a krew, jak to mówiła dziewczyna na punkcie, plus 10 do zajebistości na zdjęciach. No i wchodzimy na szczeliniec. Tu się zakończyła moja próba zeszłoroczna. No, czyli jeszcze kawałek tam dałem radę. Teoretycznie stąd jest 26 do końca. No, czyli tu jest jakieś 50 niecałe. A tutaj po prostu już byłem zniszczony. Nie było szans się zmieścić w limicie. Zaczęło mocno padać. Mówię, nie kurwa, to nie ma sensu. No i zszedłem. Dzisiaj no wszystko wskazuje na to, że godzinka jeszcze zapasu jest. Także inna rozmowa. Szczeliniec. Ostatnio tu byłem na KBL-u w nocy, ale jakąś inną stroną żeśmy wchodzili, nie tą, tylko na porąbaną, tylko takimi schodami właśnie bardziej. Chociaż może i nie, a nie pamiętam. Szczeliniec nocą ma swój klimat. Polecam.
Dzięki. Zostało? Dzięki. No chyba 27. Dobra, to pan mówi, że ponad 30. No właśnie, też mi to nie pasuje, te 27. Gdzieś ze 30, no. O! Baskarłowa jest 27. Dzięki. W Karłowie czeka Kasia z Red Bullem. Także to mnie, no, nie powiem, że trzyma przy życiu, ale jest radosne oczekiwanie. O, coś się zmieniło, bo powiesili taśmy. Ostatnio na Szczelnicy nie wieszali taśm. Trzeba było iść na czuja ścieżką. No, fajnie, bo jest... jest... fajne widoki są. Dzięki temu, że nie ma chmur. Po kolanach tak średnio, kurwa. Oh, fuck me. Nie dość, że kurwa ten. Tak, kurwa, wiedziałem, że tu bym przeszedł. Shit me. No dobra, kurwa. Nie dość, że zdarte kolana, to jeszcze kurwa mięśnie bolą z takiego kurna ruchu. Strasznie piszczelowe mnie bolą mięśnie. No dobra. Nie ma co narzekać. Ma się władzę i pochodne i nie trzeba uciekać. Jak Erich Honecker, ten miał szczęście. Ludzie mówią, że to w nieszczęściu szczęście. Pozdro dla kumatych. O kurwa, jaki widok. Sorry. Jeszcze chwilę, jeszcze 20. Kurwa, straciłem minutę. Bo dwie Karłów, 1-2 km. No dobrze, 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 dobrze. Która godzina? 14:48. No to może 15 zdążę. Ma się nie zjebać. No i Karłów. Tomek, co potrzebujesz? Kolkę. Czy mogę coś pomóc zalać? Nie, kole poproszę. Kole, a może by tak... Nie jest pan oryginalny. O, za chwilę. A piwa to nie mamy. Koleżanka musiała usiąść. Chcesz w kolejce po kole?
Dobra, dziękuję. Zupka jest wege? Czy na mięcie? Ja jestem wegetarianinem, ja bym wyczuł od razu, że tam jest jakaś... To poproszę. Zupka jest. Baja bongo. Dziękuję bardzo. Ale... Do sklepu w Karłowie przywieźli jabłka. No, wychodzimy z punktu. Jest chyba jakaś 15:15, czyli z godzinnym zapasem. Bo tu był 16:15 limit. Ładuję sobie zegarek tu. Mam nadzieję, że się nie odepnie. Myślałem, że też naładuję baterię od tego kamerki, ale niestety nie wziąłem kabelka. Shit happens. No ale nic, zostawię sobie na metę i tyle. Teraz robimy pętelkę. Wracamy mniej więcej w to samo miejsce za chwilę i na błędne skały, nie? Stąd jest chyba 27, jeśli się nie mylę. No to 27, no to takie dobre kurwa 5 godzin. Może 6. A zapasu mamy... Nie mamy 6. Jak tu jest 15, a to mamy 6,5. No to dobrze. A nie, no to dobrze. No to już na chillu. Dobra. Chciałem to zaśpiewać, jak będę przekraczał punkt, ale kurka, to nie chciałem porudy robić. Do sklepu w Karłowie przywieźli jabłka. Do sklepu w Karłowie przywieźli jabłka. Nie wyjdę, aż się ubzdryngolę. Pozdro dla kumatych. No i zaczynamy już wracać do Kudowy. Dzień dobry. Cześć. Oglądam. Fajnie. Zaczynamy wracać do Kudowy, bo już kurwa doszliśmy najdalej na wschód, czy tam nie wiem gdzie kurwa. Skalne grzyby, bardzo fajne, tak. Fajnie się tu biega, nie powiem, dlatego że jest miękko, aczkolwiek jest też sporo korzeni i tak dalej, ale generalnie fajnie. Nie ma tego tłucznia. No i co? No i wracamy. Jest 10 km do błędnych skał i z błędnych skał jeszcze następne 10. Kurwa, to 20 kilosów jeszcze. Fuck. I to takie dobre 3 godziny, może i 4. No, może być i 4. Czy tutaj warto było na sam koniec się tłuc tą pętelkę, że tu jest coś fajnego? Na razie nie. Na razie nie. Niby fajna sprawa, że można przejść błędne skały pod prąd, ale kurka jednak, no ja już jestem teraz bardzo późno, już jest po 18, a i tak no był problem z przejściem, a co było kurwa o 15, to ja nawet nie chcę wiedzieć, więc powiem szczerze, nie wiem, dziwny pomysł. 18:16 się odbiłem chyba. O kurwa. Powiem wam, myślałem, że ta trzecia zmiana, to tutaj coś będzie można pobiegać. Nie. Znaczy, no dobra, coś tam się dało, ale kurwa, masakra. Nie wiem, czy nie najgorsza kurwa rzeźnia taka tych wiatrołomów, tego wszystkiego. Słońce jeszcze wysoko, także chyba się obejdzie bez czołówki na koniec. 5 km zostało. Wiecie jak było. Było ciężko. A jeszcze trzeba te 5 km zrobić. Life's not easy, but somebody has to do it. Dzięki.
mamy to. Fuck me. Masakra. Ciężki był to bieg. Nie zapomnę go nigdy. Bo jak go nie zapomnę, to już więcej na niego nie zapiszę. Ale... Nie, no nie żałuję oczywiście. Ale... Ciężki to był bieg. A warunki były naprawdę dobre, więc jeżeli by były troszkę cięższe, to nie wiem, jakby to się skończyło. Ale myślę, że dzięki... Jak to mówią, że trzeba podziękować zawsze, to chciałbym podziękować trzem osobom. Po pierwsze mojej żonie Katarzynie, że przyjechała tu ze mną i jeszcze robiła mi support i mi przywiozła Red Bulla. A po drugie Bartkowi Pawlakowi z Run and Fly za jego materiał o tym, że to jest to po prostu zegarek głupieje na tym biegu i że trzeba sobie wbić punkty osobno, wyłączyć wskazówki, wtedy jest perfekt. A po trzecie chciałbym podziękować Blance za jej banger solo. Ostatnie 8 km słuchałem go zapętlonego, chyba 40 razy. It's kinda crazy, że po prostu messing with my mind, ale zamiast po prostu kląć organizatorów, to jakoś biegłem, więc no generalnie rzecz biorąc wielkie dzięki, tak? Mam nadzieję, że tam jakiegoś grosza dostanie za te 40 otworzeń. Wspaniała to jest piosenka, nie zapomnę jej nigdy. No, wiecie jak było ciężko. Uff.